Cześć, witam Was po raz kolejny na kanale. Tym razem ujeżdżamy znacznie lżejszy i nowszy sprzęt od mojego biga, Husqvarna FE450. Co prawda nie jestem specem od hard enduro, ale jeśli interesuje Was jak ja go widzę, oglądajcie dalej. To co stoi tutaj za mną to Husqvarna FE450 z 2019 roku. Na pokładzie mamy oczywiście 450 cm piec, który daje nam 53 konie mocy, co przy wadze zaledwie 110 kg czyni z tego motorka, no małego szatana. Mamy 450 cm, 53 konie, 110 kg. Bak jest adekwatny jak dla hard enduro, 8,5 litra, czyli bardzo szybko schodzi w oczach jak się troszkę pojeździ. Mówiąc o miarach i wagach tego motocykla, oczywiście 110 kg w porównaniu czy do starych enduro, czy do adventure bike'ów to bardzo mało, aczkolwiek Husqvarna uważana jest za dość ciężko, dlatego że KTM-y robią motocykle o kilka kilo lżejsze z silnikami powyżej 500 cm, ale pozostając na chwilę przy miarach i wagach, tu mały disclaimer, bo ten motocykl należy do mojego kolegi, pozdrawiam Cię Krzyśku, i to jest chłopiak dąb, ma ze 2 metry, waży ze 120 kg albo coś koło tego i motocykl jest oczywiście zestrojony pod niego, a ja nie będę tego przerabiał. Nie będę zmieniał ustawień zawieszenia, tylko z powodu tego, że mam go na kilka dni do zabawy. W związku z czym przy konfiguracji dla dużego chłopa mi brakuje z 15 cm do ziemi, co zresztą za chwilę Wam pokażę. Jak widzicie, dokładnie tyle nóg mi brakuje, żeby sięgać do niego z ziemi, jakieś z 15 cm. Kanapa na wysokości 97 cm. Jeśli mówicie, że Afriki Twin albo inne GS-y czy Big z kanapą na poziomie 89 cm, generalnie to są takie 84, 87, 89 w klasie Adventure, że to są wysokie motocykle, to ma 97. Następna kwestia, która za tym idzie. Spójrzcie, to muszę Wam pokazać z bliska. Jeśli przyjrzycie się temu silnikowi, to jest mega filigranowy, zobaczcie, to jest moja dłoń. Zobaczcie, jak malutki jest ten silniczek. Waży lekko tylko ponad 20 kg, a dzięki temu, że jest tak malutki, kanapa jest tak wysoko, to tutaj między ziemią a płytą ochronną pod silnikiem mamy aż 37 cm prześwitu. Razem ze świetnym zawieszeniem od WP to sprawia, że motocykl w zasadzie nie boi się czegokolwiek. To bardziej ja się boję, bo zwyczajnie nie sięgam z niego do ziemi, więc wolę jechać tak, żeby nie musieć dotykać ziemi. Ale motocykl robi rewelacyjną robotę przy skakaniu, uwierzcie mi. Coś na temat tego, co mamy na pokładzie. Jako hard enduro, no to pomińcie, bo to jest do kontrolera, do odrana. Jako hard enduro mamy tutaj oczywiście bardzo ascetyczną tą kierownicę. Egzemplarz, którym się poruszam. Nie kładź kasku na ziemi, mówili, kładź na motocyklu, no to spadł. Ten egzemplarz, w którym się poruszam, jest oczywiście wyposażony w światło, w lampę, dlatego że ma homologację drogową, natomiast nie posiada kierunkowskazów, takich zbędnych pierdół ani lusterek. To, na co musimy zwrócić uwagę, to co już mówiłem, zawieszenie, które jest genialne, jest też w pełni regulowane. Po tej stronie mamy oczywiście tylko starter, nic wielkiego, natomiast to, co jest ciekawe, zaczyna się tutaj, nie tu. To mianowicie jest przełącznik map, dlatego że model z 2019 roku ma dwie mapy zapłonu oraz wyłączoną kontrolę trakcji. I teraz zobaczcie, jeśli odpalimy sobie motocykl, mamy do wyboru jedną z dwóch map. Mapa pierwsza teoretycznie słabsza, mapa druga teoretycznie ta mocniejsza. Ja, podobnie jak właściciel, nie dostrzegam jakiejś wielkiej różnicy. Natomiast przy mapie 2 możemy włączyć kontrolę trakcji na torze motocrossowym. Coraz częściej okazuje się, że zgasimy. No i wiecie, tutaj nie brakuje głosów w obie strony, czyli za i przeciw, bo nie ma co ukrywać, technologia z motocykli sportowych i motocykli drogowych generalnie ląduje już w motocyklach hard enduro i w motocyklach crossowych. Natomiast okazuje się, że czasami jednak motocykl z tą kontrolą trakcji jest szybszy niż bez niej. Więc
XXI wiek, no co tu dużo gadać, tak? Jeśli spojrzymy na motocykl z drugiej strony, no to trudno tutaj nie zauważyć tego. Czyli w tym przypadku nie tylko puszki, ale całego kompletnego układu wydechowego FMF. Bardzo popularna sprawa wśród endurzystów. Motocykl brzmi, prezentuje się z tym świetnie. Na pokładzie mamy oczywiście też opony Mitasa, Terraforce, a także tublisy, co możecie zobaczyć tutaj. Hamulce absolutnie genialne. Tak naprawdę sam tył jak tył, bo jest dość lekki, ale jeśli trochę się tylko nie boicie hamować przodem, to razem z tym przodem motocykl naprawdę staje w miejscu i przy tych oponkach i z tymi hamulcami, kurde, no jest rewelacja. Duża zasługa tutaj też oczywiście masy, bo dużo łatwiej wyhamować 110 kg niż 230 czy 240 na luźnej nawierzchni. Aczkolwiek no, I'm impressed. Jestem pod wrażeniem. Zalety tego motocykla, które znalazłem do tej pory. Klasa 450 w Hard Enduro to jest klasa sama w sobie i tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek kompromisach. Motocykl jest w dalszym ciągu leciutki, prawie jak krosówka. Z drugiej strony silniki generują ponad 50 koni, 60 czasami. Tutaj mam 53 konie. Tego motocykla naprawdę nie trzeba zachęcać. Skacze przez wszystko, po wszystkim, zapierdziela jak głupi i ma się wrażenie, że nigdy mu się ta moc nie kończy. Największy plus z mojego punktu widzenia, no to jest to zawieszenie. Nie? Jakby nikt nie próbuje udawać, że Big ma jakiekolwiek zawieszenie, ale porównania tutaj nie ma żadnego. To zawieszenie tak pracuje, że można wpadać w różne dziwne rzeczy naprawdę z głupimi prędkościami albo skakać. I czasami nawet jak popełniłem błąd na torze, to zawieszenie wybierało i momentalnie stabilizowało cały motocykl. Podobnie na bandach, motocykl jest dużo szybszy ode mnie. Umówmy się, ja dopiero zacząłem gdzieś tam sobie te treningi na torze, ale motocykl jest znacznie szybszy ode mnie. Wydaje się, że generalnie dla takiego sprzętu nie ma miejsca, gdzie miałby nie wjechać. Wiecie co, tak naprawdę największym minusem, jaki przychodzi mi do głowy, to jest to, że tym motocyklem nie da się jechać normalnie. Jakby, wiecie, współczesne motocykle adventure są tak skonstruowane, żeby dostarczać Wam doświadczenia jazdy w terenie, po lasach, po polnych drogach w możliwie łagodny sposób. Ten motocykl robi naprawdę bardzo dużo za nas dzisiaj i sprawia, że to podróżowanie i ta jazda jest taka mega łatwa i przyjemna. Husqvarna po prostu zapierdziela. To jest mały sukinsynek, który zapierdziela, nie da się nim jechać wolno, nie da się nim jechać easy, łatwo, non-stop odwijasz, non-stop skaczesz, cokolwiek się nie pojawi na Twojej drodze, czy to będzie kłoda, dziura w ziemi, dołek, hopa, cokolwiek, tam jest cały czas pełna rura i co, no, wyrywa nadgarstki, prostuje łokcie. To chyba największa wada. Oprócz tego wspominałem już, że w swojej kategorii nie jest najlżejsza, ale w porównaniu do adventure'ów, jeśli nimi jeździcie, a zakładam, że większość oglądających ten kanał albo chce, albo jeździ właśnie takimi sprzętami, to no to jest liść, to nie waży nic w porównaniu do adventure'ów. Oczywiście w naszej kategorii motocykli nie możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek ochronie przed wiatrem. Wieje w pysk i tak ma być. No to nie jest adventure. To jest przerośnięte hard enduro. To jest 450 i powiem Wam, tutaj chciałem się podzielić taką refleksją, że jak brałem go na pierwszą przejażdżkę, potem jak go przywiozłem od Krzyśka, pojawiła mi się w głowie taka myśl, że może się okazać, że jak wrócę do domu, będę tak zauroczony, że będę do niego dzwonił i pytał, ile on chce za to, żeby mu go nie oddawać. Nie żeby ze sprzętem było coś nie tak, bo absolutnie nie jest, bo to super zabawka, jest po prostu genialny. Ale to chyba nie jest sprzęt do końca dla mnie, dlatego że to nie jest motocykl na wyprawy, a przystosowanie go na wyprawy wymagałoby takich przeróbek, że nie ma sensu zabierać się za to z tej platformy. Bak jest malutki, siedzenie jest wysoko i jest twarde, zawieszenie robi robotę genialną. To trzeba przyznać. Malutki i mocny silnik również. Ergonomicznie trzeba by było ten motocykl do moich potrzeb przerobić na tyle mocno, że nie pchałbym się chyba jednak w
taki sprzęt ja osobiście, ale wy musicie koniecznie sprawdzić, bo Husqvarna FE450 jest absolutnie świetnym sprzętem. Trudno mi cokolwiek złego na jego temat powiedzieć, dlatego że wszystko robi świetnie. Świetnie skacze, zapierdziela, genialnie hamuje, jest leciutka. Brać i bawić się, słuchajcie. Moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku o Husqvarnie FE450. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was takim sprzętem. Jeśli nigdy nie próbowaliście takich enduro, koniecznie musicie spróbować, bo to jest zupełnie inny świat. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Pamiętajcie też, żeby subskrybować ten kanał, zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Komentujcie, sekcja komentarzy jak zwykle jest Wasza. Jeśli macie jakieś sugestie, czym powinienem się przejechać i o czym chcielibyście posłuchać, piszcie pod spodem. Pamiętajcie też, że jeśli chcielibyście wesprzeć tworzenie tego kanału, to możecie wpaść na alienadvlogcapsule.pl, kupić koszuleczkę, czapeczkę albo kubeczek na ciepłą kawusię w zimne dni. Ja tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!